Ale ja nie zezwoliłem na to, żeby jakaś pani z jakiegoś Douglasa narzuciła mi, że ja mam coś na gębę założyć. Kurwa, nie siedzieć po prostu cały czas w tym cudzym scenariuszu. Bo ciągle COVID, bo COVID, bo COVID, bo COVID. Dzień dobry, byki. Moi drodzy, wczoraj, kiedy byłem w galerii handlowej, jednej z większych w Poznaniu, jak reklamowali, jak miała być otwarta, zawstydzimy Berlin, że taka, wiecie, fonfon. Wchodzę do jednej z drogerii, będę mówił nazwami, bo nie ma co się pierniczyć, do Douglasa, chciałem zobaczyć jeden zapach, bo mi się podoba i byłem, miałem otwartość do kupna. Podchodzi do mnie pani, proszę założyć maskę, taka malutka w ogóle, sięga mi dotąd, proszę założyć maskę. Ja mówię, dziękuję, że mi pani mówi, ale ja takich czynności nie wykonuję. Cisza. Ale proszę, taki mamy regulamin sklepu. Ja, proszę pani, ja nie noszę maski. Nie noszę maski od ubiegłego roku, od kwietnia. Nie założę, nie noszę. Przyszedłem obejrzeć zapach, bo chcę kupić zapach. Ale nasz regulamin sklepu. Ja mówię, proszę pani, jeżeli pani nie chce, żebym ja tu był i wydał u was pieniądze, to proszę mi powiedzieć, to ja opuszczę sklep. To proszę opuścić sklep. I wyszedłem. Nie wchodziłem w akty prawne, że regulamin, że najniżej, że jest konsty... wiesz dlaczego? Bo zacząłem sprawdzać. To był taki też test. Jak ja się czuję później? Czy ja coś straciłem? Jak ja się czuję? Jaki jest mój stan? I kiedy te wszystkie były, wiecie, akcje, tłumaczenie, akt prawny, że regulamin nie jest odniesieniem do ustawy, to jest na terenie Rzeczypospolitej. Ja nie chcę w to iść. Ja mam później u niej zostawić 2-3 stówy, żeby jakiś zapach kupić? Nara! Nara! Nie i koniec. Teraz zobaczcie. W tej chwili jest 6:45. Właśnie skończyłem trening. I dlaczego nie biegasz? Dlaczego nie uprawiasz jakiegoś sportu? Bo co? Bo COVID? Dlaczego nie szukasz nowych zadań, nowych aktywności? Dlaczego się nie rozwijasz? Dlaczego nie pracujesz nad sobą? Bo COVID? Bo ciągle COVID, bo COVID, bo COVID, bo COVID, bo to, bo tamto, bo teraz jakieś szpitale, bo teraz to w szkole, bo teraz znowu to, bo teraz dzieci, bo teraz tamto, bo cię nie wolą, bo cię tamto, bo nie możesz tego, bo pan minister, bo pan premier, bo drugi minister, bo rada lekarska, bo tamto, bo siamto, bo coś. Hej! Życie jest tu i teraz, ptaki śpiewają i mają w nosie pana ministra. Trzeba zacząć żyć. Zaczęliśmy konsumować życie, że jesteśmy konsumentami życia, tego, co nam się przydarza, zamiast tworzyć swoje menu. Chcesz się ruszać, chcesz mieć dobrą sylwetkę, chcesz się czuć zdrowy, silny, mieć w dupie, co do ciebie gadają, zacznij trenować, zacznij biegać. Wiesz już tyle, że ci się przelewa. Mówię to do tych, z którymi poznałem się teraz przez ostatni rok. Dołączyliście do mojej społeczności ponad 32 tysiące ludzi. Dostałem bana, jednego, drugiego. Ale robię swoje. Dalej. Ale nie pozwalam na to, żeby cudze jakieś regulaminy, gówna, za przeproszeniem, miały wpływ na mnie i że teraz ja się czuję, ojej, oni mi coś zabierają, oni w ogóle mi... Co oni ze mną robią? Nie! Chciałoby się pokazać, wiecie, wychodzisz, zostawiasz, puszczasz to. Konsumpcjonizm życia polega na tym, że konsumujesz tylko te dania, które są ci postawione i ciągle jest frustracja. Zobacz to, a widziałeś tamto, obejrzyj, a zobacz teraz tam, a to planują. W ogóle zaraz koniec świata i nie żyjesz, teraz nie ma cię. I czekasz na koniec? No zrób coś teraz. Doświadcz, przeżyj, pojedź. Poznaj, zmień. Zakończ. Kiedy chcesz żyć? Kiedy będziesz chciał zacząć biegać, jak co? Pan minister zdrowia się zmieni? Nie będzie durnych rozporządzeń? Hej! Musimy się ogarnąć i wrócić do siebie, bo do tego, jakie są nasze cele, jakie są nasze pragnienia i marzenia, jakkolwiek to brzmi banalnie. I jeszcze update, słuchajcie, film spod Lino, tam z początku czerwca, 1 230 000. Bach, dzięki! 2 dni temu rozmawiałem z tą panią z tymi włosami, i na czwartek miała termin i powiedziała, że nie idzie. Więc takie działanie. Ja nie mówię, że zezwalać na wszystko, ale ja nie zezwoliłem na to,
żeby jakaś pani z jakiegoś Douglasa narzuciła mi, że ja mam coś na gębę założyć. Po prostu, puściłem to. Aikido. Leci strzała, robisz unik. Napisz, jak to jest u ciebie. Jakie plany na wakacje. A tak w ogóle, słuchajcie, to za dwa dni temu, za dwa miesiące do przodu, czyli za dwa miesiące do przodu będzie dwa dni po naszym evencie. 20-23 sierpnia, 3 dni, 3 noclegi na Mazurach, wspólnie ze mną i z Gabrielem, Sztuka Życia, mnóstwo tematów będziemy poruszać. Serdecznie Cię zapraszam, spotkajmy się tam, zróbmy sobie właśnie wspólny urlop połączony z pracą, właśnie z różnymi przekonaniami, z pracą nad odwagą, nad schematami, nad przygotowaniem się do zmian, na tym, żeby coś w swoim życiu zmienić. Kurwa, nie siedzieć po prostu cały czas w tym cudzym scenariuszu. Ile można? Ile można?